W 2017 mamy The World Games i znów, jak sądzę, jednym z aspektów, ja mówiłem Państwu kiedyś, w Cali, gdzie w 2013 roku odbywały się World Games, sprzedano 410 tysięcy biletów, tak? Chcę pokazać skalę przedsięwzięcia. Nie wiem, ile się sprzeda we Wrocławiu, ale wiem, że lada moment rozpoczniemy procedurę przetargową, żeby zbudować basen przy ulicy Wejherowskiej, kryty basen 50-metrowy. Wiem, że zbudujemy tor wrotkarski i w Parku Tysiąclecia, czyli w drodze na lotnisko wrocławskie, że będzie boisko, tak wygląda tam boisko do softbola, tak będą wyglądały boiska do softbola. Softball jest taką, by to powiedzieć, nieco mniejszą odmianą baseballa. No i wiem, że bardzo niedługo rozpoczniemy rewitalizację stadionu olimpijskiego. Więc proszę Państwa, w perspektywie roku 2014 plus dla Wrocławia ważne będą wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne. My bardzo mocno będziemy stawiali na innowacje. Edukacja jest i będzie absolutnym priorytetem miejskim. Z tego powodu utworzyliśmy specjalny departament. Z tego powodu nie będziemy nigdy oszczędzać na edukacji, wprost przeciwnie. I z tego powodu cały czas ten cel, żebyśmy byli pierwszym, drugim miastem w Polsce, jeśli chodzi o wyniki edukacyjne, przed nami stoi. My jesteśmy stabilnie w pierwszej trójce. Chcemy być w pierwszej dwójce i już nam się to powoli udaje. Czas wolny, między innymi zarówno w wymiarze aktywnym, jak i pasywnym, między innymi dzięki Europejskiej Stolicy Kultury, dzięki Igrzyskom World Games, będzie w dalszym ciągu ważnym priorytetem. To wszystko po to, aby jakość życia we Wrocławiu systematycznie mogła wzrastać i aby tak zwane osadnictwo, chęć zamieszkiwania we Wrocławiu była wciąż bardzo, bardzo wysoka, a żeby ludzie mogli tutaj mieszkać i pracować, to mieszkalnictwo będzie dla nas bardzo istotne i mobilność, czyli zdolność przemieszczania się w ramach aglomeracji wrocławskiej, co starałem się pokazać na kilku projektach, będą wciąż bardzo istotne. To jest lista. Oczywiście można w różne sposoby opowiadać o priorytetach i można aspekty wydobywać wielorako. Jeśli ja jestem pytany o moje autorskie podejście do tych najważniejszych rzeczy dla miasta, to właśnie tak je widzę. Kultura, innowacje, edukacja, czas wolny, jakość życia, mieszkalnictwo, mobilność. Tym mój zespół i ja, tu siedzący zespół, szefowie departamentów, moi zastępcy, pan sekretarz, pan skarbnik, tym się będziemy zajmować na pewno do roku 2014, a jak sądzę, duża część tego zespołu także po roku 2014. To bardzo Państwu dziękuję. Chciałbym, żebyśmy za parę miesięcy mogli znowu się spotkać, żeby powiedzieć, które projekty, żebym się rozliczył w obecności mediów z tego, że zaczęły się niektóre projekty, zaczynają się nowe.